Mokra łapska TV. Dzień dobry. Mundial trwa. Wieczorami ogląda się mecze i dzisiaj przyznam szczerze, po meczu wczorajszym mam troszkę kaca. No tak się zdarza, ale mam nadzieję, że starczy mi jasności umysłu, żeby tutaj jedną kwestię wyłuszczyć. Już bardzo dawno myślałem, żeby ten filmik zrobić. Sądząc po tytule, domyślacie się pewnie, że będzie tutaj traktowane o rzeczach trywialnych i może mi ktoś tutaj powie, że tam bez sensu o takich pierdołach gadać. A ja uważam, że jest sens, dlatego że w akwariach, a już na pewno w akwariach roślinnych, chyba się wszyscy tutaj ze mną zgodzą, że diabeł często tkwi w szczegółach. Ostatnio wybuchło mi tutaj troszkę glonów na moje własne życzenie. Otóż pochwalę się, strzeliłem sobie maleńkiego samobuja. Ale jak mi starczy czasu, to powiem na końcu filmiku, o co chodzi. Widać tutaj stoi takie urządzonko na pierwszym planie przed akwarium i chciałem się tutaj właściwie o tym będzie. Bardzo często, bardzo, bardzo dużo do mnie ludzi pisze na różne kwestie i często jestem w stanie pomóc, a często nie jestem w stanie pomóc. Bardzo często odpowiadam tak, że kurczę, że pytam o jakieś szczegóły dotyczące akwarium, żeby wygrzebać. Co ja się tak jąkam? Żeby wygrzebać powód problemów. No i ostatnio dużo ludzi do mnie pisało: stary, weź coś pomóż, ratuj, bo jedzą mnie glony żywcem. Powodów występowania glonów może być cała masa. U mnie w tej chwili wybuch glonów został spowodowany nieumiejętnym nawożeniem słupa wody, bo wszystko wydaje się być jasne i proste w teorii, a tak naprawdę w praktyce to wcale nie jest takie jasne i proste. Tak czy siak, tutaj ostatnio kilku kolegów do mnie napisało, że po prostu wszystko jest ok, że jest CO2, że jest światło niezłe, że jest akwarium nieprzerybione, jest substracik, jest dużo roślin, nawet rosną, no niestety glony żrą akwarium po prostu żywcem jak szarańcza i bardzo często pytam o CO2, o ten substrat, o te rośliny, o ryby, o filtrację i nie możemy się dokopać jakiegoś błędu, aż nagle pytam, no dobra, a jak świecisz? I tutaj często wraca do mnie odpowiedź, ale o co chodzi? Jak to jak świecisz? A no o to chodzi, że trzeba sobie wbić, masa akwarystów robi błąd właściwie w trywialnej rzeczy. Otóż trzeba sobie wbić do łba, że akwarium to nie jest mebel ozdobny w domu. Znaczy jest ozdobny, powinien być, ale nie należy tego traktować jako mebel, tudzież dodatkowe źródło światła w pokoju, tudzież jakąś, nie wiem, dodatkową lampkę. Nie, no w akwarium światło ma zupełnie inną funkcję. No poza dekoracyjną, żebyśmy te ryby wszystkie i rośliny fajnie widzieli, to tak naprawdę jest jednym z elementów, warunkiem przetrwania roślin. I często się tak zdarza, że jak już zadam to pytanie, dobra, a ile czasu świecisz? Ostatnio padła odpowiedź 16 godzin. No to jest przegięte. Ostatnio też padła odpowiedź, gościu mi napisał, że wyjechałem na weekend, chciałem, żeby rośliny miały się dobrze, zostawiłem światło włączone na 3 dni. Matko święta, zbrodnia. I nie owijając specjalnie w bawełnę, to może ja się sam ustosunkuję do tego, ile i jak powinno się świecić. Otóż, powinniśmy się zaopatrzyć. To jest naprawdę, to jest niedrogie. To kosztuje parę złotych, groszy. No nie widać tego dokładnie. Ale jest to timer, włącznik automatyczny. Ten jest akurat cyfrowy, ale można się zaopatrzyć w taki manualny. To naprawdę drogo nie kosztuje i ustawić sobie konkretne godziny oświetlenia w akwarium. Przyzwyczaić siebie i akwarium do konkretnych pór oświetlania i ilości godzin. Ilość naświetlania tak naprawdę zależy od ilości roślin, od warunków w akwarium, od wymagań roślin, od stopnia nawożenia i jakości światła też, ale nie może to przekraczać 12 godzin na dobę, no bo przecież rośliny, jak wszystko co żywe, również potrzebuje trybu nocnego.
Czy rośliny można wykończyć przy pomocy światła? Ja uważam, że można. Jeżeli się zostawi światło włączone non-topper, to rośliny w tym momencie szlak najjaśniejszy trafi, dlatego że po całym procesie fotosyntezy, który ma miejsce przy oświetleniu, następny bardzo ważny proces, który zachodzi w trybie nocnym, jest wymiana gazowa. Także rośliny byłyby się w stanie odżywić przy świetle, a po ciemku nie byłyby w stanie oddychać, bo tego ciemku by dla nich nie było po prostu. Nie wiem, czy nie robię tego zbyt właśnie chaotyczne, ale chodzi o to, że rośliny wytwarzają tlen jako produkt uboczny procesu fotosyntezy. Natomiast jako organizmy żywe również potrzebują tlenu i w nocy zamiast tlen produkować, tlen pobierają z wody i wydalają dwutlenek węgla. Dlatego czasami zdarza się, że w akwariach typu high-tech, w momencie kiedy się wyłącza światło i wyłącza się elektrozawór przy CO2, czasami na timer jest ustawiony brzęczyk i pompka się akwarium na powietrza w nocy przy jakiejś sporej ilości roślin i ryb, żeby nie doprowadzić do przyduchy. Reasumując, chodzi o to, żeby nie wpaść w błoto, to znaczy, żeby nie strzelać sobie takich właśnie goli, żeby nauczyć się, że oświetlenie powinno się odbywać dokładnie tak samo jak w trybie dzień i noc w naturze, czyli akwarium powinno być oświetlone w stałych porach, w ilości godzin pomiędzy 6 a 12. Ile dokładnie? Czy to powinno być 6, czy to powinno być 7 godzin, czy to powinno być 8 godzin? Ja oświetlam akwaria w tym momencie 8 godzin, a przy wybuchu glonu w tym momencie obciąłem już to oświetlenie do 5 godzin na dobę przez ostatni tydzień, no bo zorientowałem się, co jest przyczyną, znaczy nie, no musiałem po prostu zaradzić coś na ten wybuch glonów, który tutaj miałem, i to szybko. Także ważne jest, żeby pamiętać o naprawdę bardzo trywialnej rzeczy, jaką jest długość oświetlenia i tryb oświetlenia w akwarium. Powtarzam się w tym momencie, ale to musi być w stałych porach i sami dla potrzeb własnego akwarium musimy sobie wycyrklować czasami, ile dokładnie godzin powinno się to odbywać. Tak samo jak wyjeżdżamy na wakacje, ten timer powinien pracować i to światło powinno się włączać i wyłączać w stałych porach, bo rośliny tego potrzebują zwyczajnie do życia. Tak właśnie. Najmniej wydaje mi się, że nawet przy jakichś problemach, tudzież przy bardzo, bardzo nowym akwarium o dużym oświetleniu, nawet 4 godziny powinno wystarczyć rośliną do przeprowadzenia fotosyntezy. To jeszcze tam zależy od roślin, czy mamy jakieś rośliny wymagające bardzo długiego dnia, czy bardzo krótkiego. No, tutaj się można zorientować, z jakich rejonów świata one pochodzą. Natomiast dawkowanie światła jest elementem równie ważnym jak dawkowanie wszystkiego innego w akwarium, jedzenia, nawozów, CO2 i tak dalej, i tak dalej. No a na koniec to może się pochwalę. Otóż zacząłem, przyznam, że nie ma tutaj żadnej tajemnicy w tym, zainspirowany jednym z kanałów, odcinkami o nawożeniu, zacząłem próbować coś tutaj nawozić, tak żeby było dobrze, będzie lepiej, tak? No i strzeliłem sobie babola, bo zacząłem nawozić nawozem, mieszanką mikroelementów i z początku wszystko było fantastycznie. Rośliny BOOM! Poszły do przodu, bo miały tych makroelementów jakby w słupie wody w zapasie. Jak one poszły, te rośliny BOOM! Do przodu, to zwiększyły zapotrzebowanie na makroelementy, których niestety nie podawałem. No głupol, no właśnie. I doszło do tego, że wystąpiły braki makroelementów i lekkie przytrucie roślin mikroelementami, zahamowanie wzrostu, lekki nadmiar substancji odżywczych w słupie wody przy moim pięknym, nowiutkim, mocniutkim panelu oświetleniowym. Po prostu glony zaczęły hasać. No i popełnić błąd rzecz ludzka. Tutaj nie ma problemu, tylko że warto jeszcze
umieć z tych problemów i tych błędów wyciągać wnioski i to szybko, żeby no to, co mi się tutaj przydarzyło, żeby to szybko zatrzymać, wobec czego musiałem bardzo szybko przerwać nawożenie mikroelementami, zamówić preparat makroelementowy. W tym momencie podaję jedynie karbo i odrobineczkę potasu, ale to jest chyba 1/4 dawki. Karbo na te glony powinno pomóc, chociaż też jest w lekko zmniejszonej dawce. No i musiałem obciąć czas oświetlenia akwarium. No i czekam teraz na gotową mieszankę soli z eBaya, makroelementy i mikro. Będę to rozpuszczał, także mokrolawska będą się próbować solić. Aczkolwiek z góry mówię, że ja specjalnie lotny nie jestem, no chemik ze mnie żaden, jeżeli chodzi o takie sprawy. No ale nigdy się w to nie bawiłem, więc się spróbuję w to pobawić. Zobaczymy, czego się nauczę i jakie babole sobie jeszcze tutaj strzelę. No póki co akwarium nie wygląda tak źle, ja mam kaca, nic to nie przeszkadza, żeby zrobić tutaj troszeczkę prac konserwacyjnych. Za chwilę będę chlastał Ludwigię po raz 28 chyba już w tym akwarium. Siemajcie się, nara.